Jesteśmy na mecie rajdu karkonoskiego. Bardzo trudny, wymagający rajd. Podsumuj go. No tak jak powiedziałeś, bardzo trudny rajd. Od samego początku staraliśmy się narzucić jak najlepsze tempo. No niestety, Michał Duda i Marcin Kurb z naszej klasy w Hondach Civic VTI byli poza zasięgiem naszego Saxo. Razem ze Sławkiem próbowaliśmy, znaczy wyciskaliśmy w zasadzie wszystko, na co auto nam pozwalało. No niestety, ta strata mocy, która jest w stosunku do Civiców, powodowała, że na każdym odcinku traciliśmy parę sekund. No ale robiliśmy co mogliśmy. To nas bardzo cieszy, świetne tempo, świetna zabawa. Myślę, że potwierdzi to paru kibiców, którzy stali niezbyt mądrze na wypadkowych zakrętów. Jak nas zobaczyli, jak wypadamy, to uciekali. Także ich pozdrawiam serdecznie, dziękuję sponsorom, pozdrawiam żonę. No i cóż, cieszę się, że jestem na mecie, bo w tym roku najważniejsze jest zbieranie punktów do klasyfikacji generalnej w naszej klasie. Są kolejne, jedziemy do Rzeszowa, będziemy walczyć. Dziękuję bardzo. Dzięki, pozdrawiam. 38. Michał Stankiewicz i Sławomir Kołodziej. Trzecie miejsce w klasie 9. Tu ma zdjęcie. Michał Stankiewicz i Sławomir Kołodziej. Oni dojechali na miejscu trzecim w klasie 9. Klasy, bo mi każe. Widzę, to mi płaci. Halo. No, to widziałem. Dziękujemy załodze Stankiewicz-Kołodziej, a teraz powitajmy załogę z numerem 140. Brawo.